Druga sprawa to był podręcznik polsko-niemiecki właśnie. Dzisiaj słyszę, że pan Stanowski podpisał uruchomienie jego. I wiecie państwo, jakie jest pierwsze osiągnięcie? Wiecie państwo, nieszczęście polega na tym, że politycy, którzy tworzą historię, jeszcze chcą pisać podręczniki do pisania. Tak jest zamyśle niemiecki. No i tam jest w pierwszym akcie kończącym jakiś tam rozdział, porozumienie, że Polacy wysiedleni z terenów z Kresów Wschodnich są przesiedleńcami, a Niemcy wygnańcami z terenów Polski. Dlaczego o tym mówiłem wcześniej, o tej wrażliwości? To nasze dzieci będą uczone na tych podręcznikach. Ten pan Stanowski ogłosił, że już rozpoczęto uczyć na Śląsku Opolskim. W podobnej publikacji, przypuszczam, że być może jeszcze gorszej, ponieważ nie pisanej przez Polaków jako polsko-niemiecki, tylko przetłumaczony na polski z niemieckiego podręcznika. I obiecują w akcie formułującym tę współpracę, że będzie tam mowa nawet o powstaniu warszawskim. I ono przestanie być nazywane drugim powstaniem w getcie żydowskim. Proszę Państwa, ja nie żartuję, to jest naprawdę. Głupota, przepraszam, nas Polaków jest tak porywająca, że na takie fakty, nie chcę powiedzieć większość, ale część ludzi mówi, no znowu wyciągacie. Proszę Państwa, na jakim podglebiu wychowują się nasze dzieci? W poczuciu, że jesteśmy zbrodniarzami mordującymi Żydów w polskich obozach zagłady, dobijających resztki Żydów po wojnie, rabujących ich dorobek, jakby nie istniała Żegota, jakby Polska nie była jednym krajem, bo wtedy tylko kraj w Europie, gdzie była kara śmierci za kawałek chleba dla Żyda. Jakby to nie w Polsce tylko chroniono Żydów, bo tylko w Polsce są na taką skalę wypadki, może gdzieś jeszcze są. Mówią o panu doktorze Schindlerze, nie dam 5 groszy za prawdziwość. Nie wiem, nie chcę nikogo obrażać, daj mu Boże, niech mu Pan Bóg wynagrodzi. Ale proszę Państwa, na miły Bóg, skoro inni mają o sobie dobre zdanie i mają do tego święte prawo, to my mamy psi obowiązek, tak jak oni święte prawo pilnować, żeby nasze dzieci nie były deprawowane, ale wychowywane w duchu Polski. Bo póki co, to nie wiedzieć dlaczego, kolejne rządy prowadzą świadomą antypolską politykę deprawacji, okupiania dzieci.